Cześć. Witamy, to Awangarda Ciemności. Będziemy grać w Vanish. Nową reklamę Vanisha. Halo, halo, witam, witam. Nie jest po tej nowa, stronie. Wyprana w Perwolu. Po tej stronie nowi wyprani w Perwolu. Awangardczycy ciemności. Tak. Ciemnościowie. Awangardczycy. To było już z Dafą ustalone, kiedy Nafa jeszcze był wśród nas. Świętej pamięci Dafa. Niech spoczywa w docie. Nafa żyje. Niech spoczywa w docie. Jeszcze tak. Jana żyje. Ale nie chcę się odczepić od doty. Dobra. Dobra, Gorzku. Dlaczego tu się nie... Włącz tą grę! W sumie. Dobra. Witamy z powrotem w zaginięciu. W drugim odcinku. Tak, w drugim odcinku zaginięcia Eryka Cartera. Eryka. U nas jest Eryk i koniec. No. I ostatni odcinek był bardzo emocjonujący. A jak to miasto nazwali? I bardzo ciekawe. Czerwona Huta. Nie, Ruda Huta. Czerwona, nie, Ruda. Czerwona Ruda. Czerwona Ruda. Ty jesteś ruda i czerwona. Czerwona Ruda. Yeah. Dobra. Ale ładna muzyka. Bo to na Śląsk. No. Górale się spili i śpiewali. O, to chyba widzieliśmy stamtąd, nie? Mhm. To były te wagony. Czekaj, weź tam na tabliczkę, zaraz się coś o tym dowiemy. Tutaj jest masa, widzę, służbowa. Specjalista. Dobra, gówno, i tak to jest źle popisane. Idziemy dalej. Tej? A to jest to oś? Czy co? To jest... Długość osi? Nie. To 12. To jest ogólna długość. Aha. Od bufora do bufora. To są bufory? Bufory zderzaki. Tak? To są bufory? No tak. Ale kurde, trafiłem! Yes! No to może być tak mniej więcej. Tu masz sprzęg śrubowy. Pokaż go z bliska. Beznadziejny, tak nie wygląda sprzęg śrubowy. Jeszcze powinno być takie ucho. Obraz je bali, to dziękuję, idziemy dalej. Świateł też nie ma na wagonach. A to? Właśnie to jest chyba światło, ale świateł nie ma. Aha. Nie, to taka nalepka, nie? Tak przykleili, żeby się nie czepiali. A propos gier. Ostatnio czytałem... No mi to, mnie ostatnio... To oglądną. Mnie ostatnio... Dobra, masz. Mnie ostatnio jakaś baba cały czas pokazywała, żeby światło włączył. A ja dziennie nie włączę. A ona mówi, że nie ma tu światła. Jak mówi, gdzie mówi? No zatrzymała się i do mnie woła, że nie ma tu światła. Rudy, jaki ty jesteś? Powodzenia. Rudy, ty to masz te przygody, kurna. Co tu oni popisać? Czekaj, czy te wagony są w ogóle sprzęgnięte? Dupa, są rozsprzęgnięte. O, słucham. Czy dałbyś coś powiedzieć Bokusowi? No tak! Teraz ja opowiadam o wagonach. No proszę bardzo, tu mamy prawidłowo zrobiony sprzęg śrubowy. Hak, ucho. Ta słynna rzymska śruba. Słynna. Wszyscy o niej słyszeliśmy. Ja nawet się uczyłem. Tu jest gut. Szkoda. Bakus, chciałeś coś powiedzieć? Czy może teraz to się... Bierze. Może damskiej części awangardy wyjaśnię, co to jest śruba rzymska. No. O tak, bo ona może nie wiedzieć. Są podstawy, ale... Ale Eryk, przy okazji też się czegoś dowiesz? No więc to jest taka śruba, która z dwóch stron ma gwinty w przeciwne strony. Jak się ją skręca, to się ściska tak jak... No mam nadzieję, że od dzisiaj będziesz wiedzieć. Zakapowałaś? Czy mamy ci to rozrysować? Może i dwa gwinty w przeciwną stronę, na tym są nakrętki, tak? No. Jak ładnie, się kręci tą śrubą, to te nakrętki się schodzą. Aaa, już wiem. A nie, to chyba widzieliśmy. O, tu jest dworzec kolejny. Znaczy, no tak. Zegar ładny. Zawsze są takie zegary. No, 7:05. Zapamiętajcie tą godzinę, bo to będzie wasza ostatnia. A mi się z czymś innym skojarzyło.
Czym? Z tym, co ci ostatnio wysłałem, że tam... Czytałeś to? Że ten, że gościu przychodzi na przystanek i... No jakiś facet wchodzi do niego i się pyta, która godzina? On mówi, że... Nie pamiętam. On mówi, że... A siódma ten gościu, pięć. A ten gość się pyta, skąd pan wie? Przecież pan nie ma zegarka. Ale ostatnio jak... Ale wczoraj o tej samej porze o tej samej porze. To zapamiętałem. Kurde. Dlaczego się tak ścina? No weź! Wyściąłeś grę! Bo wszedłeś w zakazaną strefę. Wszedłem w duch chyba jakiś, nie? Nie, bo po prostu tutaj się zacznę grać. Pokaż sprzęt i dobrze żaden pociąg. To było jedno z takich miejsc. Bez nadziei. Jak wiele innych w tym kraju, oderwanych od reszty świata, skazanych na przeistoczenie się w najgorsze wersje samych siebie. Spod tej zgnilizny wypełza mrok. Spod tej gnilizny wypełza mrok. Zgnilizny. Zakcentuj z. Zgnilizny. Idziemy tam? Las. Tam jest jakaś jaskinia. Może tam jest niedźwiedź? Hurra! Chyba będę musiał zmniejszyć teksturę. Mimo wszystko. Nie wiem, tam ten. No i jest gorzej, ale trudno. Tu nie ma niedźwiedzi niestety. Tu nie ma niedźwiedzi. Trzeba. Centralnie. A to co to jest? Haczyk. Po co? Dobra. Tak można wietrzyć ubranie. Nie, w sumie to przyznam się, że nie. I tak ładne widoki. Chociaż... Kurde... Na tamtym było lepiej, powiem wam. Cholera. Trudno. I tak ścina. Właśnie. Wszyscy to słyszeli. Hultaj. Przepraszam. No kurde. Ludzie jeszcze nie zbadali wszystkiego tam, a już na następną lokację. No jej. Bo ja lubię iść do przodu. Ja idę cały czas w przód. Co mam tu zbadać? W ogóle tam w boczne są jakieś dróżki, a ty nic nie chodzi, nie idziesz, tylko... No akurat nie. Ja tu mogę skoczyć. Chodziło ci o tamtą stronę? No to tam była ta jaskinia niedźwiedzia. Nieprawda. Jak to? Ale w las mam iść. Żeś nie tu poszedł. No właśnie, no to co mi mówisz? No co ty mówisz? Potem się będziesz musiał wracać. Dobra, idź sobie, ja się nie odzywam. No to tu jest dróżka, idź dróżką ci powiedział. To mówisz, że nie tam, gdzie ta jaskinia niedźwiedzia. No zaraz idź w lewo. Tu też jest jaskinia. A tu? Nie w to lewo. Ja tu patrzę, cicho. O, tam się świeci ładnie. Tam idź dróżką. Popada słońce? Wiem. Słońce spada nam na głowę. Tu też tak trochę patrzyłem. Szukaj po tych laskach. Musi coś być. Widziałeś na Let's Play. Nawet jeśli... Tam jak się coś świeci. Ja. Patrz się, paczaj się do przodu, Rudy. Nie do tego przodu. Prawo, Rudy. Górna. Nie ta, nie w to. Ja słyszę dinozaura. Tam. Idź tam. Słyszę dinozaura. Sam jesteś dinozaur. Szukaj, bo tam się świeci. Boże, to idź szybko. Dinozaur. A w ogóle to na... Ja się czuję jak w parku jurajskim. Fajnie. No lecisz, Rudy, nie baw się. Ja szukam kwiatu paproci, dobra. Tam jest, kurde, mówicie, że tam jest dinozaur. Sam jesteś dinozaur. Może. Nie no, dobra, to zdjęcie. A tu są kosmici. Źle. Kur.
Szukaj kodu. No wie, znałeś to. Nie, strzelałem. Masz rudy, tam coś ci ucieka. Goń. Ja mówiłem, że kosmici. Goń to kurwa szybko. To wyglądało trochę jak ten. Klony. On jest z Dead Space'em. Przegoniłem. Rudy, goń go! A go przegoniłem. Bo ci ucieknie i przegrasz grę. Już ci ucie. Przegrasz życie. Tam był goń w prawo. Slow motion włączyłem, nie? Bardziej w prawo, tam musi iść. Gdzieś go tu widziałem, już go zgubiłem. No! Poszedłbym w drugą stronę jakbyś. Grasz jak ciota. Gdzie jest ten słupek? Słupek? No. Szukaj słupka. No bo ty chyba musisz teraz ten kot, nie? To był... Rudy, oglądałeś, to znałeś kot w ogóle, co to miało być. Nie, strzelałem. Sam jesteś telewizor. To był kosmiczny telewizor. Ja wiem lepiej. O jest, bardzo dobrze. Jedziesz tam. Teraz go nie zbudź. To mi nie przeszkadza. Widzę cię. Brando. Bierz go. W lewo chyba. Czy nie? Już go zgubiłeś? Nie, raczej w prawo poszedł. Jest tam. Jest tak co. Widzisz go? Tak. Nazywaj pana Boga, z tego nabieramy. Dobra, dziękuję. Pan, mówiłem, że to kurde. Miał ochotę pomóc Rafowi. Bomb frajera. Widzę cię! Kosmito. Nie, serio, skąd się tutaj taki gość, że... Na Dolnym Śląsku? Nowe mundury pewnie. Z góry. Rudy, on ci pokazuje, w którą stronę biegnij. No to w tą! Nie w tą! W lewo! Tutaj. Psychopato jest, ja pierdzielę. Co to jest? Pokemon. Kula szpigula. Ej, zabierz mnie. Ale super. Kurwa, rudy, kosmici cię porwali, się dalej. Ej, no dobrze, ale kosmosy, ja pierdzie. Ale ładnie. Rudy zawsze marzył o tym, żeby polecieć w kosmos. Z kosmitami. Game over. Ale normalnie jak ten, jak w tym portalu z tego filmu. Tak. No. Szyb. Co? Szyb. Ja chyba dobrze poszedłem, nie? Ej, patrz, tam są inni gracze w tych kulach. Też frajerzy się dali to złapać. To jest multiplayer. Ej, Nafa! Ej! Nie, to nie on, on jest po lewo. Gdzie? No tutaj. Tam w tej malutkiej. Albo... Ziemia, to Ziemia to nie potrzeba. Mały, ale militarny. Gdzie jest Ziemia? Tam jest mój dom! Mamo! Ej! Nie ma haja. Nikt mnie nie kocha, nie? Ludzie, graj zamiast się w astronautę bawić. Nie mogłeś tego znieść na trzeźwo. Ej, wypuszczaj mnie, panie. Ludzie, kurna, ty piłeś i nie masz uprawnień, żeby tym latać. Uuuu! Żarty. Dobra. Właśnie. Weź przybliż. Funks. Dlaczego ty jest po angielsku? Ciśnij cały czas akceptuj, to ci samo przeczytam.
Wyłaź z mojego pokoju! Opowiadania i opowiadania, nic tylko opowiadania. Wynocha! Czytałem kły, podobała mi się bestia. Przynajmniej wyrwała się z tego zadupia. On tego nie czyta. No, powiedziałeś mi, żeby nacisnął, to, no to mi... Czytaj to jeszcze raz. A nie musisz wcisnąć spacji? Pewnie tak. Kły. Albo Marta. Właśnie Marta zwróciła. W ogóle dodaję jej słuchawki, daję jej myszkę, niech steruje. Aż tak? Tak. Ale Marta nie chce. Ruda. Żeby było wiadomo, że to ona. Przedstaw się po imieniu, ładnie. Kły. Bestia ta miała kły, była masywna i ociężała. Gdy dostrzegła światło na niebie, czekała, sądząc, że zgaśnie, jak poprzednie. Tak się jednak nie stało. Więc podźwignęła się i ruszyła tam, gdzie wciąż płonął ogień. Gdy pomarańczowe światło zgasło, jego miejsce zajęło kolejne. Miało niebieski kolor. Wcześniej stwór widywał takie skrawy i nasycony błękit jedynie pośród migoczących gwiazd. Kiedy bestia obnażyła kły, światło zgasło. Chwilę później zamigotało ponownie pomiędzy dwoma odległymi drzewami. Bestia chciała wracać do domu, ale blask nieodparcie ją przyciągał. Ruszyła więc za nim w głąb lasu. Ciekawe, co to za bestia. Jakie kurna dzieje, napierdziel. Weź herbatkę. Dzięki. Proszę, moja droga. Ty chyba pierwszy raz w życiu się tak do mnie zwróciłaś. Rafał, ty się zmienił. Milordzie, nie? A nie możesz jakoś wziąć ze sobą. O, tu jest jeszcze jedna. Druga. Właśnie możesz widzę. Możesz ich zabrać? Obracaj, przybliż, tekst, odłóż, nie. Tekst, spacja, wcześniej spacja. Tajemnicze opowieści. Najlepsze amerykańskie science fiction. Styczeń 1964. W tym numerze. 40C? Tak, 40C. 40 cent. Na przykład. W tym numerze złote wzgórza Marsa. Daugasa Spaulding'a. Ponadto Julian West, Michael Adern, Clarence Carlis i wielu innych. Dopisek Travisa. Pedał. Nie, Pedro. Sorry, musiałem. Okej. Okay. Dobra, nie ważne, to był słaby tam żart. Pokeball jest narysowany. No to jest Pokeball. To jest i my byli... On jest Pokemonem. To jest tajemnica tej gry. Oni nas Pokebola złapali. Ej, to jest napisane Rudy Gaylor. Co piwo ci chyba szkoli? Nie, no sam powiedziałeś, że to Pokeball. Dobra. Nic mi nie szkodzi. Tam było napisane Gaylord, zauważyłeś? Co? Gaylord. Takimi dużymi literami czerwonymi. Czerwonymi. No to, no mówię gay, tak? Ale lord. No, no ktoś z wyższych sfer, no. Ktoś na... Gaylord. Dopisać pedał. Pedał. Okej. Okay. Ło kurde. To teraz myślę, że idziemy tam, gdzie wcześniej poszedłem. A ty mi powiedziałeś, że za daleko idę. Też tam. A ten telewizor, co to w ogóle było? Co to za wstawka? Ważne. Jaki telewizor? No ten słup telewizorowy. Z tym kodem. I no, ten no, kosmita. Możemy do kosmitu zadzwonić. Nie, oni zabrali, ale ciągle tu jestem? No oni cię już odwieźli. I zostawili mi ulotkę. No. Aha. Wszystko ma sens.